Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP ku pewnemu zaskoczeniu rynku. Chcieliśmy, żeby się to w ten sposób właśnie odbyło. Rynek przewidywał 15 punktów, podnieśliśmy 40, prawie 3 razy bardziej. Też chcieliśmy, żeby tak właśnie to się stało. Nasza decyzja miała na celu ograniczenie ryzyka utrwalenia się inflacji na poziomie przekraczającym nasz cel inflacyjny w średnim okresie. W średnim okresie. Taki był cel tej decyzji. Ryzyko to w ostatnim okresie wzrosło bardzo mocno ze względu na wystąpienie kolejnych globalnych szoków podażowych. Chcę to starannie podkreślić. Nasza decyzja oczywiście nie obniży bieżącej inflacji. Jeszcze raz to powtórzę. Chciałbym, żeby Państwo tego nie przegapili. Nasza decyzja nie obniży bieżącej inflacji. Nie ma na celu ta decyzja obniżenia bieżącej inflacji, bo to jest niemożliwe. Są rzeczy w przyrodzie możliwe i je realizujemy i są niemożliwe. Nie obniżymy cen ropy naftowej, nie obniżymy cen paliw, nie obniżymy cen energii elektrycznej, nie obniżymy cen gazu sami z siebie. To wszystko nie leży w naszej gestii. To jest niemożliwe. Ta wysoka inflacja jest wynikiem właśnie tych szoków podażowych, na które polityka pieniężna nie miała, nie ma i nie będzie nigdy miała wpływu. Natomiast to wycofanie akomodacji monetarnej, bo to jest wycofanie akomodacji monetarnej, której dokonaliśmy w maju 2020, ma na celu niedopuszczenie do utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie. Wycofanie się akomodacji monetarnej ma na celu niedopuszczenie do utrzymania się podwyższonej inflacji w średnim okresie. Taki jest cel tej interwencji. Otóż we wczorajszym komunikacie nieprzypadkowo nie ma żadnego zdania, które mówi, że to jest początek cyklu zacieśniania. Ale nie ma też żadnego zdania, z którego wynikało, że to jest jednorazowe działanie. To jest przemyślane. Nad tym długo dyskutowaliśmy, myśleliśmy i taką właśnie formę, taką właśnie przekaz chcieliśmy Państwu przekazać. Będzie to zależało od kształtowania się przyszłej koniunktury gospodarczej i średniookresowych perspektyw inflacji.